To będzie krótka, syntetyczna opowieść o tym, jak rozwijaliście dywan z czerwoną gwiazdą przed Federacją Rosyjską, bo już po przegranych... O, przyjaciele Rosjanie. Przepraszam, prezes mi się włączył. Przyjaciele Rosjanie, ale to niech będzie tłem. Już po przegranych wyborach, bo w dniu 17 października 2023 roku wasz wiceminister odpowiedział na moją interpelację i z niej się dowiadujemy, że drodzy państwo, tylko w 2023 roku za waszych rządów doszło do zarejestrowania 84 podmiotów białoruskich w roli firm transportowych oraz 5 podmiotów rosyjskich. A potem te firmy transportowe, przed którymi rozwijaliście czerwony dywan z czerwoną gwiazdą, brały udział w blokowaniu polskiej granicy, w protestach na granicy, realizując czysto agendę Kremla. Więc pytam się, gdzie jest odpowiedzialność i czy ta afera zostanie rozliczona? To pytanie do pana ministra. A odnośnie wpływów już mamy wyjaśnione, więc powiedzmy jeszcze tylko zdanie o przepływach. I tutaj pokazuje nam się Janusz Kowalski, drodzy państwo, spółce należącej w około 50% do rosyjskiego Gazpromu, zarabiał według mediów około 60 tysięcy złotych miesięcznie. Mało tego, Europol Gaz wypłacił członkom władz tej spółki pieniądze za zysk, którego nie wypracowali. Kowalski, ten gość tutaj, dziękuję proszę bardzo, państwa, i Europol Gaz z Federacji Rosyjskiej. Janusz. Spasiba! Dziękuję bardzo, panie pośle. Czy jestem dumny, że pracowałem w PGNiG S.A. i wyrzuciłem wszystkich ruskich, których za czasów Platformy Obywatelskiej trzymaliście? Jestem dumny, że pracowałem w PGNiG i zbudowałem zespół, który wywalczył 6 miliardów od Gazpromu. I jest mi wstyd, że pana ojciec, prezydent Platformy Obywatelskiej, chciał sprzedać E.ON-owi niemieckiemu, partnerowi Gazpromu, 53% akcji energetyki cieplnej Opolszczyzny. Twój tato, polityk... Panie pośle, udzieliłem panu głosu w celu sprostowania, a nie w celu sformułowania ataku personalnego na posła czy jego ojca.